O, już idzie. Hej, nareszcie, zarezerwowałem najlepszy stolik. A, nie wiedziałam, że w Plaskburgerze mają taki stolik. O, zobacz, Ewan jest na randce, z jaszczurką, ale zawsze love. Zjemy razem serniczek, moja słodka gadzinko. Uwielbiam ten twój słodki romantyzm, Max. Ty aż kipisz emocjami. O, zaraz coś wykipi, zobacz. To twój kawał? Wysłaj pół rocznicy! Co masz dla mnie? Wszyscy ci, których skrzywdziłeś, wygarną ci, że masz poważny problem. Ale to przecież nie są wszyscy. Nie tylko ja nie lubię twoich kawałów, Max. Masz teraz usiąść i słuchać. Ewan, zabierzesz głos pierwszy? Ciężka jest linia między komedią i tragedią. Arystoteles raz rzekł... Przejdź do ostatniej kartki. Max, kawały są okrutne, przestań. To nieszkodliwe psikusy. Zrobiłeś permanentnego wąsa Tonni Cudako. Tak, i wygląda cudacznie. A Howard nie pozbierał się po numerze z pisuarem. O coś ty, soczek tryskający z pisuaru był śmieszny. Przez ciebie muszę biegać do domu na siku, a czasami już nie zdążam. Kolo, ty mnie tylko zachęcasz. Dobre, jasne. Ja nie miałem pojęcia, że moje kawały robią wam krzywdę. Przepraszam. To może dam wam rozejmowe cuksy. Tak na zgodę. Jestem z ciebie dumna, Max. Nie sądziłam, że potrafisz się zmienić, ale myliłam się. Znowu nas wkręcił! Super było, róbmy tak częściej. Zapomnij, mam dość. Co? Stój, co ty opowiadasz? Wiesz, nie chcę być z kolesiem, który dla zabawy krzywdzi ludzi. Żegnaj, Max. Czekaj! Zgoda, dla ciebie. Ja skończę z kawałami. Poważnie. Max Grzmoto Mocny skończy z kawałami? Tak, z podaniem ręki. Jeśli podasz mi lipną łapę, oberwiesz. Frytę podkradam! Kopniak! Au! Hej, JJ! Czemu guzik z ketchupem nie działa? Ketchup przy ladzie. Stolik ósmy miał klapostrofę. Max, co ty wyprawiasz? Nie używaj mocy, żeby wziąć ketchup. Ktoś cię zobaczy. Ja sięgnę. Ale z ciebie lękliwy kot. Oraz kurczak. Jesteś kurokot. Co? Ja się nie boję, jasne? Jem frytki z tajemniczych rur. No to użyj mocy, kurokocie. Kto jest teraz kurokotem, co? Zapytaj tego kolesia, który widział, jak używasz mocy. Co robić? Działać! Wiesz co? Będę mieszkać pod stolikiem do śmierci. Prześlij kasę i ciuchy. Nie! Idź do niego i spraw, żeby to odwidział. Okej, dobrze. Widział moje supermoce, a teraz zobaczy dziewczęce moce. Hej! No, widziałeś moją małą sztuczkę magiczną? Znam milion takich. Wow. To fajnie, hej! Potrafisz tak? No, nie potrafię. Na imię mi Link. I mam super moce, jak ty. Taka zabawa supermocami. Nigdy mi nie wolno tak robić. Zawsze muszę udawać normalca, gdy wychodzę. Ach, koszmar. Normalsi są tacy nudni. Mój tata sprzedaje teraz materace. Zasadniczo śpi w miejscu pracy. Ach, mój to emeryt, więc zasadniczo śpi na kanapie, dopóki nie pójdzie do łóżka. Martwisz się, że nas przyłapią? Nie. Jeśli mój bracki coś potrafi, to okłamywać rodziców.
I jak widzimy, też mnie. Tam siedzą. Widziałem ich pierwszym. Normalnie klony. Phoebe, ale sobie nagrabiłaś. A ja wyraźnie zabroniłem ci widywać tę grzeczną dziewczynę. Czemu? Bo macie na pieńku? Nie jesteśmy wami, czemu mi utrudniasz? Twoja córka manipuluje moim synem. Ty masz szczęście, że tu jest tłum ludzi. A od kiedy to niby mnie obchodzą ludzie? Łap za rurę, bubku. Tato, nie! Tato! Daj spokój, proszę. Tato, poważnie? Bójka! Jedz kurczaka, indykowcu. Lubisz mafinki, kolego? Coś widzę, że to na czoły dzień. Rozwalę ci awokadynę. Dosyć! Zachowujecie się jak dzieci. To on zaczął! Nie rozumiecie, ile macie wspólnego? Obaj nie pracujecie w zawodzie. Przenieśliście się na przedmieścia i obaj śpicie cały dzień. Jesteście wręcz jedną osobą. Ja mam lepsze włosy. A ja jestem telewizyjnym celebrytą. Tato. Dobra, ale tylko dlatego, że nie marnuję żarcia. Widząc, że tak chętnie odłożyłeś tubę, zrozumiałem, że jesteś bezbronny! Basta la vista, kolo! Nie! Dziwak oberwał! Wreszcie mnie pan zauważył! Tato, przepraszam, że skłamałam, ale Link i ja bardzo się lubimy, a ty chciałeś nas rozdzielić, bo masz problem. Rzeczywiście macie rację. My powinniśmy przeprosić was. My to my. Tak, prowadzenie kuchni jest niczym symfonia, a wszyscy moi pracownicy muszą grać w idealnej harmonii. Zaczniemy od średniej pizzy. Najpierw uderzamy. To bardzo ważne, ponieważ ciasto się otwiera, żeby miłość mogła wniknąć. Oh, to cudowne. A miłość to zleżały sos pomidorowy. Później Max rozprowadza sos, później Phoebe posypuje go serem i na końcu Max po prostu nakłada dodatki. Idealna harmonia, jasne? Ta, płaci pani trochę za mało, żebyśmy pamiętali takie... Młot, sos, ser, dodatki, jasne. Dobrze, tak, zróbcie mi średnią pizzę z pepperoni, grzybami oraz oliwkami. Za chwilę wracam. I pamiętać, harmonia! Czekaj, i co teraz? Dasz dodatki. Możesz rzucać peperoni tak niedbale. Ej, ja tu piękną pizzę kreuję! Dawaj to. Nie, siostra, dawaj to, to moja nie, pizza, Max, ja ją co robię! Co ty naprawiasz, no! Bracie, musimy pracować razem, żeby go kupić. Pamiętaj, nie ma mi w mifonie. Nie, to w sumie jest, ale wiesz, o co chodzi. Skończ pytlować, ja będę młotkować. Oj, przestań, złapie nas na używaniu supermocy. Jeśli będziemy mogli pracować w harmonii, to nie potrzeba mocy, żeby być super. Wow, a myślałem, że te pizze są słabe. Przybij, Max. Przybij. Dobra, to włączaj. Wal. Sos. Ser. I dodatki. Grupa grzmotomocnych razem w idealnej harmonii. Pizza! Pizza! Ej, to moja nuta, nie twoja! Nie, ty powinieneś śpiewać za dzienisko. Ja tutaj, ty powinieneś być tutaj. Przestaniesz się ze mną kłócić cały czas. Ale to już znowu zaczęłaś. Wcale, że nie. Wong's Pizza Palace nigdy nie jest za dużo. 1500 porcji? To stanowczo za dużo. Chwileczkę.
Max, nie wiem, co kombinujesz, ale musimy poczekać, aż pani Wong wróci od klientów. Jeśli przyjmiemy zamówienie, zarobimy kasę na telefony już dzisiaj i beef gong Wong! Nie dostaniemy tej kasy, Max. Ja to załatwię. Halo, mówi Max, menadżer. O, możemy zrobić całe 1500 porcji, tylko musimy doliczyć GTP. Garze twórców pizzy. Tak, $400. Poważnie zapłacicie? Świetnie. Zapraszam za godzinę. Dobra. Podkręciłem maszynę, będzie pracować szybciej. Możesz włączać. Dobrze. 1500 porcji, działamy. Okej, okay, wychodzą. What? Sos. Ser. Dodatki. Ha, dobrze, nam idzie. No, mówiłem, że damy radę. Czy maszyna przyspieszyła? Jesteśmy w strefie pizzy, siostra, płyń z falą. No płynę. O, dobrze, jest następna. O kurczę! Jadą za szybko, Max, zwolnij trochę! Nie da się! Spokojnie. I dobrze. O no nie! Za chwilę wybuchnie! Wróciłam! O-o! Ej, kapela, tak? Tak. Jeśli zaginął ci krowi dzwonek, to nie. Robię przesłuchania, bo szukam kapeli na sobotnie koncerty. Cool! Ekstra! Wolfgang! Stop. Kapela naszego kalibru ma swoją cenę. Żarcie za darmo. Dobra cena. Chwila. Jak mamy grać w Blask Burgerze, skoro nie mamy żadnych kawałków? A kawałek, który napisałem, to będzie hicior. Patrz. Words on the bricks. Nerds, don't use it in the words. So we won't use words. Words. O, zamawiają pomidory. Idę zadziałać. Nie możesz aż tak się starać pierwszego dnia. O, widzisz? Chodzisz z prezentowym ninja. Tak? Kończą mi się kartki w pamiętniku o nim. 700 stronic namiętności i poezji prosto z serca? Drzewo, które zmarło, by powstał ten dziennik, umiera ciut bardziej, ilekroć w nim piszesz. Max, jeśli chcesz mieć hicior z przesłaniem i pasją, musisz dorwać ten pamiętnik! You got a little secret, something I never knew. But what's so special is the trust between me and you. I care about you deeply, I want you to know. I'll never speak a word about your bonus, so your bonus, it's no biggie. Your bonus, so get jiggy. Your bonus, with your extra piggy. I'll never speak a word about your bonus, so Wystarczy! Wow! Dajcie nam chwilkę, okej? Okay? Max, pozwól na chwilę na słówko. Sarki Link nie daje autografów kolesiom. Nie. Dowiedziałeś się o moim paluchu od Phoebe? Właściwie tak. Czy to dziwne, że chcę go zobaczyć? Aż nie wierzę, że zdradziła mój sekret. Szykujcie sobie nowe kawałki, bo jesteście naszą kapelą w Plasburgerze!
There's something you gotta know. Co ty robisz, Kolo? Mieliśmy grać paluszka. Zmiana, posłuchajcie zmian i nadążajcie. This is a song about BB. So Link, put down that drinky. BB didn't tell me about your extra piggy. I needed a song to get my band this giggy. So I stole a page from her diary and I passed it off as a song. Diary. Wasn't the one who broke her trust. It was her awesome brother, Maximus. Do zobaczenia. Bardzo przepraszam, Phoebe. Jak myślałem, że zdradziłaś Maxowi tajemnicę, byłem wkurzony i nie mogłem z tobą rozmawiać. Link, ja bym tego nie zrobiła. Wiele dla mnie znaczysz. Nie czytałeś listu? Jakiego? Tego. Okej, okay, reguła. Jeśli coś będzie nie halo między nami, załóż, że Max coś nawywijał. Zgoda. Okej, okay, już ci wyjaśnię, dlaczego nie zagraliśmy paluszka. To jest właściwie dość wzruszające, bo Phoebe i Link... Zwalniam was! Wiesz, właśnie odrzuciłeś świetną historię. Byłbyś zachwycony kawałkiem o misiu. Ludzie, przepraszam, naprawdę nie chciałem stracić roboty. Przeprosisz później, teraz pakuj żarcie. Wolfgang zwinął kolesiowi bilet do rury. Wolfgang Hart! Wolfgang Hart! Zostawcie mi tę rurę! Wpadka! Chodu! Zemsta? Tak! Wow! Wow, jestem duża! Kiedy tak urosłam? Hej, w całym domu pachnie szyneczką! Macie szyneczkę? Zobaczymy, jak działają przysmaki. Ojejku, daj przysmaczki, przysmaczki! Hej, Dułek, siad! Powiedziałeś siad? Ja lubię siadać! O, już siadam! O, miam! Bardzo dobre, tak! Dułek, daj łapę! O, daj łapę! Też to umiem! Wow, palce, jak fajnie! Jedzonko jest takie super! Przestań! Zostaw te burgery, ty wariatko! Przynieście mi te hamburgery! Niecho! O, tego nie było w reklamie. Hej! A lubisz baczko burgery? Ha? To dwa mięsa! Ha! Załatwione, drodzy goście. Teraz to już problem policji. Proszę, możecie napychać brzuszyska. Halo, policja? Dobrze. Mama młodsza zagada policjantów, jak długo się da. Ty robisz resztę. Okej, okay, włączam tryb na tajniaka. Na tajniaka. Nareszcie! Co się stało? Parzyła tu Kasia Kuku. Zamknęłam ją w moim biurze. Chodźcie! Proszę pani, mały prezencik. O, uwielbiam ciasteczka, ale czemu? Nie cierpię ciebie i twojej rodziny okropnie! Chodzi o to, głupio mi, że mój pies demolował pani restaurację. Twój pies? Ale tam jest szurnięte babsko. Nie, to jest pies. Szurnięte babsko to raczej ona. A w ogóle, panowie, rzućcie we mnie paragrafem. Konkretnym, ale tak bez litości. Ależ my nie rzucamy paragrafami. A ja to powtarzam, ale nikt mnie na komendzie nie słucha. Musisz to wywlekać? Akurat mamy wolną chwileczkę. Zatem, jakie paragrafy lubicie najbardziej? Te najcięższe, trochę lżejsze, zawiasy? Ależ tu chleb. Ale to nie ja. Dla mnie jest czadersko. Więc to ja. To wszystko ja pogryzłam. Oj, brawo. A już w domu zrobisz to samo w pokoju Phoebe. Phoebe jest tak. Wchodźcie. Podsadź mnie, Nora. Się robi. Dawajcie. Wow!
No już wstawaj, trzeba się sprężać. Daj mi animal leader. O, zabawka, o, zabawka, goń mnie, goń mnie. Za nią, Billy. Goń mnie, goń Daj mnie. Zabawkę. To oddawaj. Teraz ja. Nie twoja. Zatem, panie Bartłomieju, skoro nie lubi pan paragrafów, to czym lubi pan rzucać? Lubi sobie mięchem rzucić. Ba. Policjant Bartłomiej ma łyżkę głosu? Przepraszam, czy ja mogę dostać łyżkę głosu? Proszę. Dziękuję. Co wam odbiło, cymbały? Szurjęta Staśka rozwala teraz całe moje biuro. Skoro wy nie wkraczacie, ja wchodzę. Co tam się dzieje? Czemu się nie otwierają? Chyba zamknięte. Dlaczego mi włazisz w paradę? Co się wydarzyło? Król Krab dał nogę? Mroczny Chaos uciekł? Kto dał nogę? Oj, nikt! I dawaj kasę, kupimy ciastka. Więc to dobrze, że wybiegłam, gdy siedziałam u dentysty. Słodka babcia ciastko organizuje konkurs. Słodką babcię! To przez ciastka krówkowe byłam u dentysty. Jak trafisz zwycięskie ciastka, wygrywasz zwiedzanie pałacu słodkiej babci. Tak, wynalazłam mikrochipowe ciastko, w którym programujesz smaki. Możemy sobie zrobić ciastko z niespodzianką Bilego Grzmotomocnego. Czyli z czym? Kocim żarciem. Billy, ty raczej nie znasz się na słodyczach. O, jedno proszę. Tak. Jedno? Nie wygrasz. A teraz powitajmy hrabinę wypiechów, księżną wszelkiej pyszności, słodką babcię! Słodka babcia na kwadracie! To naprawdę ty! Zjadłem tyle twoich ciastek, że czuję, jakbyśmy się znali. A znamy się! Żartuję, widzę cię pierwszy raz w życiu. Słodka babciu, ciasteczkowy pałac jest cudowny. Fantastyczne te wynalazki. Koszulka jedwabi ciastka? Ja chcę ją kupić. A ja chcę ją zjeść. To jest promień z folią plastikową. Ciastka zachowują świeżość latami. I ludzie też. Stuknęła mi setka. Plan wypalił, weszliśmy! Tak! Na drugi raz wywiercę dziurki w worku, ale tak! Oto ono, Noro. Ciasteczko przyszłości. Jest cudowne. Max, no nie otłóż ciastko. Bo co? Bo to! Dziękuję. Zamroziła mnie i zabrała ciastko. Oj tak, i wyglądałeś głupio. Chodź, idziemy. Teraz ona wygląda głupio. Mam je. No to sprawa zawinięta. Nie jesteś zabawna, Phoebe. Właśnie, że jest. I już od dawna nie spotyka się z Linkiem. Co do przyprawy piernikowej się tu dzieje? Słodka babciu, już wyjaśniamy. Cicho, złodziejaszki. Dołożę wam ciosem biszkoptowym. Jo! Nawet gdybyśmy nie byli zawinięci, zostałabym popatrzeć. Obrót, ja też chcę! Czemu jak normalna babcia nie wezwiesz policji, żeby nas zgarnęli? Ponieważ ja chcę zrobić tak. Okej, już wiem, jak stąd uciec i zakosić ciasteczko. I już! Żeby nie było, tak chciałem. O nie, do czego ta laga? Do bicia oszustów! No, ciasteczko, zaraz wylądujesz w moim żołądku. Są tam inne ciasteczka, ale nic nie znaczą. Chcesz je zjeść czy kochać? Babuniu, nie! Nora, coś tu jest mocno nie tak. Tak, bo nie przyniosłaś mleka. Nie, widzisz, w
Phoebe chciała tutaj przyjść z Billym, ale teraz przez nas strasznie obrywają idiotycznie wielką łopatką. A niech cierpią! Co ja gadam? Chyba dlatego mało rozmawiamy, bo źle na siebie wpływamy. Fakt! My tu strasznie cierpimy! Najlepiej im pomóżmy. Babuniu, nie! Bardzo się pomyliłaś. My chcieliśmy ukraść ciastko. Co ty do podwójnej czekolady wygadujesz? Tak było, bo zazdrościliśmy, że nasza siostra i brat je zjedzą. Możesz ich puścić. Wasza szczerość jest odświeżająca jak szklanka mleka po truflowym torcie. Naprawdę masz truflowy torcik? Słodko-gorzkawy. Hej, możecie to obgadać, jak wyjdziemy spod łopatki? Nareszcie! No co tak długo? Cherry, jest mi strasznie przykro. Dowiedziałam się, że moja mama będzie miała dzień pizzy. A jak ci idzie tutaj? Trochę się bałam podejść i bardzo głośno mówić, ale... Skoro przyjaciółka jest, dam sobie radę. Cześć, Joey. Hej, Neil. Bue? Tak. Żucie jest obrzydliwe. To ja pójdę po łyżki. Nie, Phoebe, nie idź. Za chwilkę wrócę. O, dzień dobry pani, ja właśnie idę po łyżki. By jeść pizzę? Więc wszyscy goście jedzą źle pizzę. Proszę bardzo, bziku. O, chwila, ta jest brudna. To ja umyj, nie jestem twoją mamą. Mam kocurka o imieniu Mruczek, czy ty masz zwierzaki? Cherry, możemy pomówić? Sekundkę. Tak! Przepraszam! Chyba mówiłam za głośno. To tylko nerwy. Szybko, wytańczmy to. Nie musisz się niczym przejmować. Joey cię lubi, ja to widzę. Do tego doskonale wyglądasz w wysokich butach. Co bym bez ciebie zrobiła? Ale nie zostawiaj mnie samej. Dobrze, obiecuję. O, okej, okay, sorki, co dalej? Sałatka Cezara dla piękności. A nauczycielka mówi: Cherry, bardzo piękna sekcja zwłok żaby. Szkoda, że jesteśmy na lekcji historii. Co? Jasne. Proszę bardzo, świeżutka. Ze środy. Nie, jestem bardzo głodna. Nie jadłam przez cały dzień. Dlaczego nie jadłaś na dniu pizzy? Dniu pizzy? Mówiłaś, że twoja mama organizuje. O, dzień pizzy. Nie, nie mówiłam dzień pizzy, tylko dzwoneczki. Wiecie, do roweru, do domu, telefoniczne. Przepraszam na chwilę. Dziwna jakaś. Grzybowe kalcone? Oj, no co jest, Max? Co? Okej, okay, zaraz tam będę. Phoebe, randka idzie wprost bosko. Dziękuję serdecznie, że ze mną jesteś. Wiadomo. I muszę lecieć. Co? Phoebe, obiecałaś. No! Jak wam smakuje pizza? Witam, grzmota czarty. Pani Wong, co pani tutaj robi? Roznoszę gościom próbki mojego chili. W Katowicach będzie konkurs kulinarny wojny chili. Ja muszę go wygrać. No ale czemu jest pani w Plaskburgerze? To nie pani restauracja. Ależ moja. Wkrótce będę mieć wszystkie restauracje w Skrytowicach i nigdy już nie uciekniecie przed długą ręką Łąk! No dobrze, smacznego życzę. Tak? Darmowe żarcie jest lepsze. Oprócz tego... Umiem zrobić lepsze chili i to przy tym stole, no. Burrito, papryczki, hamburger i mój tajny dodatek. Miłość? Rośnie dziecko. Fryteczki z batatów. Jedzcie. Mniam. Wilka, gdzie nauczyłeś się tak gotować? Siedziałem u siebie, zbroiłem wiśnią bombę i się okazało, że placek, który zrobiłem, był bomba. I co, dzieciaki zajadają moje chili? Nie,
zajadamy to chili. Tam to wypluliśmy. Co? Skosztuję. Niezłe. Składniki? Tajemnica rodzinna, nie powiem. Nie gniewam się. Tak, idziemy. Dobra, chili. Ujawnisz swe tajemnice długaśnej ręce łąk. Hej, 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 tu Chili D. Williams i zapowiedź najbliższych wojen chili. Jesteśmy w Skrytowicach z zawodniczką panią Wong. Czuję, że ma pani szansę wygrać w tym tygodniu konkretną gotówkę. Czy wyczuwam frytki ze słodkich ziemniaków? To jest tajny przepis rodzinny. A jeśli ktoś powie, że kradziony łże jak pies? No niemożliwe, że Wong ukradła recepturę. Znaczy, możliwe. Ale jak? Nie pozwól jej zgarnąć kasy za twoje chili. Tak, szybko się zgłaszaj do konkursu na chili. Stop! Łotrynę gotują w telewizji. Popsujesz sobie czarną reputację. Przy okazji to zapisałem cię na pedikir u Chloe. Na dzięki. Drugą. I masz rację, nie mogę przecież gotować publicznie. Ale ktoś ciut inny może. Okej. Najpierw fasolę. Mam! I wrzucam ją do garnka. Całkowicie samodzielnie. Gotuję jak duży chłopiec. Potem biorę trochę soli i wsypuję do garnka. O, jednak nie. Chyba posolę tamto mięso. Potem przewracam pieprzniczkę. Zaraz to wyciągnę. Ale wiesz, że to telewizja, chłopcze. O, jasne. Ja już to wyciągam. Chili D, dźgnie cię teraz widelcem, bo jesteś dobry. Au! Ja tak mogę. Jestem celebrytą. Idziemy dalej. Więc proszę się poczęstować. Chętnie. Max, co ty wyprawiasz? Jeśli nie wygram tej kasy, to babsko też nie. Sama nie wiem, po co mi te strączki. Widzę, że to pani tajny składnik. Czyli szczypta wariactwa. Więc masz więcej tego. Co się wyprawia? Już wygrałam? Nie, nie. Przegrała pani wojnę chili i zgłupiała. Ale ja zrobię tak. Jestem Chili D. Williams, a to nasze wojny chili. Widzimy się za tydzień. I cześć. Ten chlew nie pójdzie na antenie. Zawijamy się stąd. I po co odszedłem z turniejów? Au! Kolejny rodzinny sekret. Mieszamy chili łychą, nie facjatą. O! Wydaje mi się, że Dziki Zachód najechał na plask burgera. Nie pikaję jej, grzmotogłąby! Też przyszliście na konkurs? Na najsłabiej wykonany strój kowbojski, ale ty już wygrałaś. Nie, Barbaro. Organizuję konkurs dla reklamy nowego zachodniego burgera. Ten, kto utrzyma ręce na kaktusie najdłużej, wygra. Chyba tylko największe smutasy się na to piszą. Zwycięzca zagra w reklamie plask burgera. My chcemy. Dobrze, bo to może będzie wasza jedyna okazja na zagranie w reklamie. Zazwyczaj nie pokazują brzydali w telewizji. Niestety ma rację. To jedyna życiowa okazja dla takich paskudów. Pani Wong mówi, że ostatnia osoba przy kaktusie może wygrać. I w porządku, jesteśmy rodziną. Jedno z nas wygra, wygramy wszyscy. Mamciu, jestem głodna. Dobrze, możesz zjeść, córciu, ale nie możemy puścić tego kaktusa, więc wciśnij guzik i zamów coś dla siebie. Mogę wziąć, co tylko sobie zechcę? Ale dużo mocy. Jeśli ma
macie z tego frajdę? Frajerzy odpadli. Pani Wong wyeliminowała większość naszej konkurencji. To finałowa czwórka. Nie musimy się pozbyć tego gościa. Ja nie jestem byle gość. Jestem zawodowy aktor reklamowy. Raul. Też słyszeliście tę gitarę? To grał mój kuzyn. Płacę mu, żeby mi przygrywał. Na imię ma Gustavo. A to jest kuzyn Gustawa. Jesteśmy rozegraną rodziną. Gotów wygrać ten konkurs, Raul? No ale jak to? Przecież każda osoba może wygrać konkurs. Marne szanse, Barbaro. Raul musi dziś wygrać. Trenował cały miesiąc przy kaktusie. Moje łydki są niczym twardy pień sekwoi, która porasta morskie wybrzeże. Moje plecy! Moje umięśnione plecy! Raul zabrał rękę! Popsułeś mi reklamę, przystojny pacanie! Nie trzeba mnie wypychać! Gustavo i kuzyn Gustawa zagrają mi do wyjścia! Wykosiłam go! Dobra, dzieciaki, możecie już zabrać łapki, bo mama chce wygrać! I ty chcesz wygrać? Ten niecertyfikowany przystojniak wygra! Akurat, ta reklama jest moja! O tak, kokarda odpadła. Bójcie się, ludzie. Długo już wytrzymujecie. Pewnie musicie iść do łazienki. Nie, moja druga superpotęga to ściskanie pęcherza. Nie sikałem od lutego. Aż się dziwię, że ty nie musisz iść, mamo. Wypiłaś dużo wody. Nie, nie piłam. O, zaraz wypijesz. Zapłacisz za to! Chociaż nie, ja zapłacę. Piorunem! Nie zwróciłem uwagi, że masz inną fryzurę bez tej kokardy. Cóż ty na litość Boga fast foodu narobiłaś? Chciałam coś wszamać. Chloe! Tak się nakręciliśmy, żeby wygrać ten konkurs, że zostawiliśmy Chloe samiutką. Żlotomocni, posprzątajcie ten chlew. Musimy nakręcić reklamę. My? Tak, puściliście kaktus jednocześnie, więc luzerzy wygrali. Gratuluję. Subcio. No ale co zrobimy z tym jedzeniem? Nie martw się, Chiquita. Jestem równie głodny jak przystojny. Smakuje nowy dziki burger w moim plaskburgerze? Zapytajcie te małe świnki! Wierzyć się nie chcę. O tak, to... Sława!